Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. I co, moi drodzy, no, ruszamy dalej. Przede wszystkim chciałabym najpierw sprawdzić zadania, które mamy do zrobienia, które moglibyśmy zrobić. Mamy zadanie Łowcy Orków, które zlecił nam Siekacz i to byłoby naprawdę bardzo dobre zadanie na wykonanie go. W tym momencie. Oczywiście Melkora chwilowo omijamy szerokim łukiem. Widzę, że mam F5 wyłączone. To niedobrze. Mogę sobie włączyć to, czy nie mogę? Pogadajmy lepiej. Kurde, no. O, wreszcie zadziałało. Super. A co, my lecimy na tę ziemię orków. Ja widzę to bardzo słabo i to trzeba przyznać, że to nie będzie nic dobrego. Natomiast gra ewidentnie chce, żebyśmy to już zrobili w tym momencie. Także zróbmy to. No nie wiem, co jest gorsze, czy pójście do wieży mgieł i ogarnięcie spraw Chromaninu, czy... A raczej powinna powiedzieć chyba Chromanina, albo Chromaninów bardziej, bo ich jest kilka. Czy wiecie. Czy ruszyć na pewną śmierć na ziemię orków również, bo tam też czeka nas pewna śmierć. Dobrze, że mamy pierścień prędkości, on może nam bardzo uratować tyłek. Prawda jest taka, że możemy spróbować się zmierzyć z jakimś orkiem. To jest akurat rzecz w sumie, no, dozwolona jakby. Możemy to spróbować zrobić. Nie byłoby to w sumie aż tak głupie, wydaje mi się. Natomiast... No cóż. Tak sobie myślę, no chyba pójdziemy tą drogą, jakby gdzie się kieruję w tym momencie. Dalej nie wiem, gdzie jest ten miecz Chwała Strażnika, komu go sprzedałam, co się z nim stało. Być może w obozie fanatyków, ale bardzo w to wątpię. Może gdzieś w starym obozie, na przykład, nie wiem, Fiskowi mogą to sprzedać. Moglibyśmy się w sumie do starego obozu przebiec, chociaż nie widzę takiej potrzeby. Wow, ale mi się obrywało. Tak to jest, jak się biega bez wyciągniętej broni. I do tego sami wiecie, jak to jest. Dobra. Bo ja się troszeczkę tak rozgaduję bez sensu chyba. Na pewno to jest rzecz, którą powinniśmy teraz zrobić. Myślałam jeszcze o tej starożytnej arenie. W sumie też moglibyśmy spróbować. Przede wszystkim chciałabym wbić nowy poziom, bo to jest teraz rzecz bardzo nam potrzebna. Myślę, gdzie moglibyśmy to zrobić. No, na bagnach oczywiście moglibyśmy wybijać błotne węże i ten poziom pojawiłby się zgoła bardzo szybko. Albo na tą pradawną arenę iść właśnie. Ale no wydaje mi się, że to są miejsca... No tutaj po prostu pójdziemy do tego obozu. Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie? Ujmę to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Chyba lepiej by... Szkoda. Tak, oczywiście. No przejdziemy sobie tędy, żeby się typ nie czepiał. Ja już tutaj zaglądałam raz na te ziemię orków i tutaj była totalna masakra. Z tego, co ja pamiętam. No jak widzicie, orków jest pełno. Wszystkiego jest pełno. No jest niedobrze. Widzę jakąś elitę nawet. Najgorsze jest to, że ja chyba źle biegnę. Nie wiem. Albo okej. Widzę, że część tych orków jest w ogóle... na innej planecie, a ja z tego, co widzę, źle pobiegłam. Biegłam prosto w kąsacze, które nic mi nie pomogą. Tak, musimy się wczytać, bo źle sobie wbiegłam. To jest ta ścieżka, którą kiedyś już biegliśmy. My musimy się dostać gdzie indziej. Musimy się dostać zgoła w głąb. I dobrze by było iść tam od innej strony. Natomiast tędy jest bliżej. Tak, jak widzicie, jest pełno orkowych psów tutaj. Pełno orków. Pełno wszystkiego. To nie jest miejsce dla nas. O, tutaj będziemy mieli bliżej do tego obozu. Dokładnie jesteśmy już przy nim. Widzicie, orkowie są przed tym obozem. To jest jedna wielka... rozpierducha. Raczej nikt nie zginie. Jak ktoś zginie, to sobie, wiecie... Czytamy grę. Oni są wszędzie. Czuję, jak wbijają te swoje świdrujące oczka w moje plecy. Dobrze się czujesz? Co to powiedział? Kim ty jesteś? Nie jesteś orkiem, co? Może dawno się nie myłem, ale orkiem raczej nie jestem.
Jesteś pewien? No dobra, może nie jesteś. Ale i tak będę miał na ciebie oko. A nawet oba. Jak tam sobie chcesz. Muszę już... Oni są wszędzie. Czają się dookoła, czają się w każdym z nas. Wiesz, co jest ich największą bronią? Topory? Nie, głupcze. Strach. Oni wykorzystują nasz strach. Bawią się nim i grają jak z soplem lodu. A kiedy mają dość, bach, i rozbijają sopel o skałę. Odpryski lodu to, czym jesteśmy. Muszę już iść. A zastanawiałeś się, dlaczego nigdzie nie widać ich sami? Może oni nie potrzebują sami. Głupcze, oni są tacy jak my. Ich samice są straszne. Brr. Kiedyś zabijemy cały ten pomysł Beliara. Cały. Spalimy ich ciała i osikamy martwe truchła. Tak, osikamy. A może zjemy ich serca? Kto wie? Zrobimy to, co nam rozkażą królowie. Albo ci cholerni bogowie. Dobra, to ja... Ale nadejdzie zmierzch ery orków. Już wkrótce znajdzie się śmiałek. Bohater, o którym legendy przetrwają pośród gwiazd. Bohater, który stanie się śmiertelnym bogiem. Kto wie, może nawet z nim rozmawiam? Dam ci jedną radę, bezimienny wybrańcze. Strzeż się przyjaciół i ognia. Ogień wszystko spopieli, nawet twoją wiarę. A teraz odejdź. Jestem tak bardzo zmęczony życiem. Ale muszę walczyć. Oni są wszędzie. Czają się w każdym cieniu. Okej, okay, to był Duke Meghar. Dobra, nie pogadam już z nim. Na szczęście albo i nieszczęście. Widzę, że niektórzy się pobagowali, powiem szczerze. Na przykład Irpen się zbagował. Prawdopodobnie jest jakiś ork za ścianą. Także pozwólcie, że ja go odbaguję może. Bo to będzie złe. O! I teraz F8 sobie zrobimy. Najlepiej, żebym go stąd wyprowadziła gdzieś. I teraz wracamy do bezimiennego. I widzę, że to kompletnie niczego nie załatwiło chyba. Okej, okay, z tobą nie mogę rozmawiać. Tutaj jest Valkyr. Porozmawiajmy z nim. Okej, okay, widzę, że też nie mogę. Z kim mogę tutaj porozmawiać? Czego tu szukasz? A kim ty jesteś? A co cię tak gnojko obchodzi? Jesteś tylko bezmózgim ochłapem mięsa. A ja już tak dawno nie jadłem surowego mięsa. Miło by było znowu poczuć smak ciepłej krwi spływającej po brodzie. Na pewno. Dlaczego patrzysz na mnie jak na obiad? Nic. Tak się tylko rozmarzyłem. Czego tu szukasz, młody? Włóczę się po okolicy, zabijam co popadnie i staram się przeżyć. Czyli to samo co my. To witaj w obozie łowców orków. Lub jak nazywa nas Valkyr, bandą straceńców. Nasz szef twierdzi, że nawet Beliar już o nas zapomniał. Dobrze, że chociaż orkowie wciąż przychodzą, bo mógłbym zapuścić korzenie z ludu. Jak nie masz nic przeciwko, to chciałbym rozejrzeć się po waszym obozie. A rób co chcesz, tylko nie grzeb w skrzyniach, bo obetnę ci rąski przy samej dupie. Okej, okay, mam rozumieć, że bronię to akurat mogę sobie pozbierać. Co tu się dzieje? O kurna, elita tu jest. Dobra, ja tam nie wychodzę. Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Okej, okay, jesteś... Jak masz choć krztynę? Dobra, jesteś randomem. Dziękuję. Jak masz choć... Dobra, dajmy sobie spokój z tymi orkami. Znowu mnie coś atakuje. Jeśli szuka... No i co, skrzuli mi expa, nie? O kurna mać! Oj, Jesus Christ, ale mnie zbiło. Głupia elita, nie? Dobra. Sporo tutaj jest skórek, także może to pozbieram. Tutaj jest Nazgrel. To też jest jakiś jak random. Masz... Dobra. Mnie interesuje ten czarny mak, który tutaj był. On się... Najgorsze jest to, że z nim by się... O kurna, typie. Dobra, muszę tak do niego podejść jakoś, żeby mnie nic nie zauważyło.
No. Typie. Kurna, czemu? Oh my godness. Dobra, moment. Dobra, fajnie. Snow wraca do siebie. Jesus Christ, odbagowywanie tych ludzi jest trochę wkurzające. Dobra. Irpen, mogę teraz? Skąd ta ponura mina? Wyglądasz, jakby ktoś wsadził ci rozgrzane żelazo w tyłek. A z czego mam się do cholery cieszyć? Wszędzie dookoła, aż roi się od orków, a ci kretyni zamiast się osiedzieć jeszcze ich drażnią. Zdaje się, że właśnie po to tu jesteście, żeby trochę podrażnić orków. Gówno prawda. Jestem tu, bo nie miałem innego wyjścia. Miałem pecha i tyle, a teraz staram się przeżyć. Tak, strach trzeba zwalczać strachem, a ból bólem. Kiedy przestaje boleć, to oznacza, że właśnie przeszliśmy przez bramę Beliara. A ty czego tu szukasz? Jesteś następnym kretynem, który chce wyładować frustrację na orkach? Raczej nie. Przechodziłem i zobaczyłem wasz obóz. Hehe. Wiem, co sobie pomyślałeś. Co to za banda idiotów rozbiła obóz na terenie orków? No, mniej więcej. To witaj w obozie idiotów zwanych chłopcami orków. Najlepiej pogadaj z Valkirem, o ile już tego nie zrobiłeś. Może na coś się przydasz. Może. Bywaj. Dobra. Tak, mamy Valkira, ale my przyszliśmy tutaj przede wszystkim do Trafixa, który, jak widzicie, stoi tam chyba w oddali. Czy to ty jesteś Trafix? Jak najbardziej. Kim jesteś? Jestem... nie pamiętam, jak się nazywam. Orkowie! Oni ciągle przychodzą! Pomóż mi! Przestań jęczeć! Zachowuj się jak mężczyzna! Zaatakowali nas orkowie! Oni ciągle atakują! Mam już tego dość! Ja chcę do mamy! Przysyła mnie cieka! O Boże! O nie! Proszę, nie zabijaj mnie! Tylko nie siekasz! A masz jego 500 bryłek? Nie mam, ja... Daruj mi życie, proszę, błagam! No dobra, ale potrzebuję jakiegoś dowodu twojej śmierci. Nie wiem! Mam tylko mojego ukochanego misia! Misia? A po co ci miś? Dobra, może być misio. Ale ja nie mogę oddać ci tego misia. To mój przyjaciel. Już nie raz uratował mi życie. Co ty bredzisz? Dawaj misia albo oberwiesz. Nic z tego! To najcenniejsza rzecz, jaką mam. To mój jedyny przyjaciel. Dostałem go od mamusi. A moim najlepszym przyjacielem jest miecz. Dobra, dobra. Mogę ci sprzedać misia za jakieś 150 bryłek. Dobrze, dostaniesz swoje 150 bryłek. To świetnie. Masz 150 bryłek, Rudy, a teraz dawaj misia. Dobra, tylko opiekuj się nim. Nie pozwól nikomu go skrzywdzić. On jest bardzo wrażliwy. Dobra, dobra. Będę się nim opiekował. Dawaj, misie. Proszę. Dlaczego misiek jest tak obwiązany rzemieniem? Albo lepiej nie mów. Wolę nie wiedzieć. Okej. Okay. Mamy tutaj Snowa. Możemy też z nim porozmawiać. Jesteś magiem? A skąd ta śmiała kontuzja? Wyglądasz jak mag. Zachowujesz się jak mag. I nawet śmierdzisz jak mag. Zapomniałeś jeszcze o jednym. Mianowicie? Jestem też wredny jak były czarny mag. Lepiej uważaj na słowa, złama się. Złama się? No, to przynajmniej nie wysławiasz się jak mag. Stracha się znalazł. Nie służę już czarnemu panu. Ten cholerny suchy syn zdradził mnie i moją motywację. Nie rozumiem. No, to akurat widać, że najbystrzejszy to ty nie jesteś. To moja sprawa. Ale mam dla ciebie pewną propozycję. Nie wiem, czy taki ograniczony dureń jak ja zdoła pojąć jej sen. Proszę,
Wiesz co, to ty nie jeden. To bardzo dobrze. Może jednak zbyt pochopnie cię osądziłem. Wracając do sedna sprawy, zabiłeś już jakiegoś orka? Może. Zresztą, nieważne. Jeżeli przyniesiesz mi oręż orka, dostaniesz za to rudę. Co ty na to? Chcesz płacić za ten złom? Mam swoje powody. Powiedzmy, że kolekcjonuję wszystko, co nosi znamię Beliara. Dobra, ale pod jednym warunkiem. Ty chcesz mi stawiać warunki. Jesteś bezczelny, nawet jak na idiotę. Może i jestem idiotą, ale ja też mam pewne motywacje. Lubię wiedzieć różne rzeczy. Wiedza jest często groźniejszą bronią niż oręż. Co więc chcesz wiedzieć? Jak znalazłeś się w kolonii karnej i dlaczego wciąż żyjesz, skoro w poprzednim życiu byłeś czarnym magiem? Mieliście szlak. Ale w sumie pewnie i tak skończysz gdzieś przywalony przez stertę gruzu. Mogę ci chyba powiedzieć. O Boże. Byłem czarnym magiem. Jakie nawiązanko? Beliara na kontynencie. Jednym z wielu. Jeden z arcymagów wysłał mnie z pewną misją do Myrtany. Niestety, misja okazała się zwykłą pułapką. Arcymag zawarł pakt z kimś wpływowym na dworze Robara. Ten ktoś był jego oczami i uszami. Jednak ceną za te usługi miał być jeden z czarnych magów. Nie wiem dlaczego padło akurat na mnie. Albo miałem pecha, albo to coś więcej. Ten szpiciel potrzebował kilku z moich organów do odczynników magicznych. Później ten zwyrodniały sukniczyn chciał mnie złożyć w rytualnej ofierze na ołtarzu Innosa. Na szczęście zdołałem mu się wymknąć. Niestety, na drugi dzień złapali mnie paladyni Innosa. Wielki arcymag kręgu ognia w Myrtanie dał mi wybór. Śmierć. Albo przyłączenie się do łowców orków w kolonii karnej. No cóż, wybór nie był trudny. Czy teraz zaspokoiłem twoją ciekawość? Tak, dostaniesz ten orkowy szmer. No świetnie. Za każdy zapłaci ci jego realną wartość. Teraz odejdź i pomyśl chłopów w zabójcze orki. Dobra, no mamy trochę oręża. Mam dla ciebie trochę żelazka. Kolejny orkowy złom do kolekcji. Dobra, sporo ekspo dostaliśmy, jak to wygląda. Na razie kiepsko. Dobra, kto tutaj jeszcze jest? Irpen. Ty na pewno jesteś randomem. Masz choć krztyn. Tak. Dobra, to został nam tylko Valkyr. Kim jesteś? Kimś, kto może wsadzić ci miecz w brzuch, jak będziesz marnował mój czas. Czego tutaj szukasz? Niczego konkretnego. Tak sobie zwiedzam okolice. O, proszę, wiesz co to cynizm. Może jednak nie jesteś takim kretynem jak inni zwiedzający. Nazywam się Valkyr i niestety to ja dowodzę tą zakazaną bandą. Jak widzisz, zajmujemy się głównie eksterminacją orków i innego plugastwa. A to, chcesz do nas dołączyć? Nie jestem aż takim durniem i bardzo przywiązałem się do twojego życia, więc raczej nie. No proszę, znowu rozsądna odpowiedź. Może jednak zmienisz zdanie. Miałbym dla ciebie małą robótkę. Wszystko ma swoją cenę, nawet mój instynkt samozachowawczy. Tak też myślałem, bo ja wiem... Słuchaj, jak wykonasz coś dla mnie, to dostaniesz pancerz łowcy i może coś jeszcze. Akurat zbroi mamy pod dostatkiem, bo nie chowamy w nich zabitych. Co ty na to? To zależy od tego, co to za robótka. Jak wiesz, zajmujemy się trzebieniem tych owłosionych troglodytów. Jednak od jakiegoś czasu orków ciągle przybywa. A do tego pojawiły się zupełnie nowe. Elitarni orkowie. Prawdziwie wredne sukinsyny. Kilka dni temu wysłałem jednego z naszych, żeby dowiedział się czegoś więcej o tej inwazji. Niech zgadnę. Mam znaleźć ciało tego szczęśliwca i przy okazji dowiedzieć się, dlaczego orków wciąż przybywa. Ty naprawdę potrafisz robić użytek z tego, co masz pomiędzy uszami. Podobasz mi się, chłopcze. Więc jak będzie? Pewnie robię błąd, ale niech będzie. To od czego mam zacząć? No to wdepnąłeś w wielkie i cuchnące gówno. Ale kto wie, może nawet przeżyjesz. Wiesz, jak podnieść człowieka na duchu. Już zaczynam żałować, że się zgodziłem. Skoro dotarłeś aż tutaj i żyjesz, to znaczy, że nie jesteś idiotą. Poradzisz sobie. Musisz dowiedzieć się, skąd przybywają orkowie. Co to? Łap za miecz i nie daj się zabić. Jasne. Ja się ogólnie wycofam.
A na pewno się na elitę nie będę rzucała. Dobra, kurde, nie chciałam RP nawalnąć. Muszę się wczytać, dobra. No cóż. No to jeszcze raz. Mhm, tak, odłóż broń. Super, jeden jest mój. Ale nie chcę elity na plecach. Dajcie żyć. Czy mi życie, kurna, miłe. No. Moja elita, ale widzę, że mnie zabito, bo tak. Co się stało, przepraszam? Zalite 500 expa, kurde. No nie jest jakaś taka trudna bardzo, ale łatwa też nie. Może bym tą elitą się zajęła? A dlaczego ty mnie lejesz? O co tu chodzi, ja się pytam. Nawet go nie uderzyłam. Sobie poleżę, wiecie? Poleżę sobie po prostu i tyle. Wstanę? Ja pierdzielę, nie lubię bardzo tego obozu. Dobra, leczymy się do fulla. Czy mogłam iść też spać, ale... Co mi tam szkodzi? No proszę, przeżyłeś atak. To dobrze rokuje. A teraz ruszaj i dowiedz się, skąd te sukinsyny biorą się w takich ilościach. Czyli najlepsze dopiero przede mną. A właściwie, to dlaczego polujecie na orków? Żebym to ja pamiętał. Co? Żartowałem. Ale bez obaw, nie jesteśmy szaleńcami, których głupcy zwą bohaterami. Robimy to z różnych pobudek. Po pierwsze, orkowie to wredne stworzenia, które trzeba tępić, zanim to one zaczną tępić nas. Po drugie, dzięki temu kilku naprawdę niebezpiecznych typków w kolonii ma zajęcie i nie morduje innych więźniów, o gwałtach nawet nie wspominając. To się nazywa dobrze ukierunkowana kontrola agresji. Masz tu na myśli kogoś konkretnego? Chyba wszystkich, ale weźmy takiego krwiopusza. Trafił do kolonii, bo zabił gołymi rękami 8 uzbrojonych strażników miejskich. Snow, z tego co wiem, był kiedyś czarnym magiem i służył Beliarowi. Tutaj ma szansę odpokutować dawne zbrodnie i jak na razie całkiem dobrze mu idzie. Jerpen znowu był zabójcą, którego złapali, kiedy próbował sprzątnąć samego Robara. O kurde! Reszta to szara masa, którą kształtują najróżniejsze motywy. Większość robi to dla magicznej rudy i złota. Inni, jak Duke Mekar, robią to, żeby przetrwać i nie oszaleć. Bo czasami strach trzeba zwalczać innym strachem. Rozumiesz? Doskonale. A ty? Za co trafiłeś do kolonii? O niektórych sprawach lepiej jest nie wiedzieć, bo... Dłużej się wtedy żyje. Już gdzieś to słyszałem. A więc rozmawiałeś z mądrym człowiekiem. Dobra, wystarczy już tego gadania. I pamiętaj, chłopcze. Dobry ork to martwy ork, a piwo zawsze musi być schłodzone. Dobra, fajnie. Pozbieram sobie te orkowe bronie, bo to może się przydać. Zresztą będziemy mogli to sprzedać. To też będzie fajnie. Te rzeczy są zawsze... Tutaj jakiś mieczyk zardzewiały. O kurde, nawet szamana mieli tutaj. Tam są dalej orkowie, no my musimy iść w tamte strony. Majewski show zginął. Amulet łowcy orków. On tutaj już leżał wcześniej, wydaje mi się. Dobra, jeszcze wejdziemy do obozu. Po bronie jakieś. I po skórki.
i idziemy stąd, bo naprawdę zbyt dużo czasu zmarnowaliśmy w tym obozie. Te bronie to akurat będzie... Akurat dostaniemy za to expa, którego trochę straciliśmy. Dobra, jakaś broń jeszcze tutaj leży? Chyba nie. Snow? Mam dla ciebie. Kolejny. Dobra, fajnie. W ogóle tyle się sypie z tego kasy. Dobrze, bo my teraz musimy się udać w parę miejsc. Tych orków tutaj jest trochę, ale może byśmy powybijali? Tych randomów to można wybić chyba, nie? Widzisz ty mnie? Chodź. Ała. Szkoda, że jakimś prawem nie mogłam go uderzyć i widzę, że mi się coś z mieczem pobagowało. Co ja mam na plecach? Aha, bo mi się dwuręczniak założył jakimś prawem. Baseball to nie. Trudno jest z tymi orkami, trzeba przyznać. My musimy się udać w zgoła inne miejsca, więc różmy dupę po prostu w troki i tyle. Tutaj możemy pobiec, w tę stronę. Ogu... Boże święty. Tutaj jest chyba to miejsce, gdzie mieliśmy się udać. Chodź, kąsaczu. Tak, to jest ewidentnie to miejsce. Natomiast no właśnie tutaj są orkowie Eli... Ci? Widzieliście to? Kąsacz mi się zrespił na twarzy. Ci orkowie w sumie też. Boję się tylko, że ci orkowie się rzucą na mnie oboje. Z jednym to sobie może poradzę, nie? Może. Będziemy się cofać non-stop. Cześć. Ała, kurna! Jesus Christ. No, a to było co? Przecież się cofałam. Ajajaj. Mam pomysł. Ale nie wiem, czy to się uda. Witam. Chyba mnie nie gonią. Raczej nie. My jesteśmy w tym miejscu, gdzie była ta cała eksplozja. Wow! Co to jest? Wielki pajęczak. Ja to na hita ściągam. Ale prawie zginęłam. A z was co jest? Fragment pancerza pajęczaka. Zebrałam jakiś kryształ, oczywiście przypadkiem jakoś, tak? Kolejny miecz śmierci. Za dużo już tych mieczy śmierci mam. Wydaje mi się, że możemy się stąd przeteleportować po prostu. Tylko tak, zobaczmy, co my znaleźliśmy. To jest w magicznych? Nie. W broni na pewno nie. Pancerz, artefakty? Nie, ale chciałam ten amulet łowcy orków sobie sprawdzić. Co on daje? Aha, ochronę. Pęknięty kryształ. Ten kryształ wygląda na rozsadzony od środka przez jakąś potężną siłę. Nie mogę nic z nim zrobić. Zróbmy sobie tutaj na dole zapis. I udajmy się do maga. Tylko musimy sobie, wiadomo, tutaj się wymanić trochę. Teleport. I zobaczymy. Przy okazji do siekacza możemy się udać. Cześć, Gardar.
Znalazłem ten kryształ. Czy o to ci chodziło? Pokaż mi to. Tak, kamień zaabsorbował potężną dawkę energii, która rozsadziła go od środka. Ciekawe, co to za moc mogła poczynić takie szkody? Nie chciałem przeszkadzać, ale zdobyłem ten kawałek kamienia z narażeniem życia. Co z nagrodą? Ach tak, nagroda. Przyjdź do mnie za kilka dni, a wtedy coś dla ciebie będę miał. Jak to za kilka dni? Przecież powiedziałeś! Wiem, co powiedziałem. A teraz odejdź, jak proszę, po dobroci. Okej. Oddałem ci kryształ. Super, nowy poziom. Pozwól Almanachem. Niech będzie. Bardzo mi pomogłeś, a ta stara księga tylko zawadza mi w skrzyni. Weź ją i jesteśmy kwita. Daj księgę Saturasowi i pozrób ode mnie tego starego trzapa. Dobra, super. Okej, no i fajnie, ogarnęliśmy ładnie temacik. Gorzej, że odcinek już się zbliża powoli ku końcowi, a my zrobiliśmy tak mało, mam wrażenie, nie? Znaczy dobra, odwiedziliśmy nowy obóz, tam porozmawialiśmy z ludźmi. Na Ziemię Orków jeszcze i tak wrócimy, bo tam mamy zadanie dla tego gościa, dla Walkira. Ale teraz idziemy do Siekacza. Cześć, Siekacz. Witaj. Zawsze to samo. Znalazłem trafnika. 2000. No dobrze. Masz na to jakiś dowód? Tak, znalazłem przy nim tego miśka. Miśka? Tak. Pokaż to. Niektórzy się nie nauczą. Tak, to rzeczywiście misiek trafik. Zawsze z nim chodził, na pewno by go nie zgubił. A to oznacza, że trafik nie żyje. Nareszcie. Dobra, trzeba to uczcić. Twoje zdrowie, przyjacielu. Bywaj, przyjacielu. Dziękuję za przysługę. Aha, i zabierz ode mnie tego pluszaka, bo jeszcze ktoś mnie z nim zobaczy. Co? Nie chcę tego miśka. A co mnie to obchodzi? Zabieraj go. Poczekaj chwilę, mam do ciebie sprawę. Tak? Znalazłeś trafiksa, to może znajdziesz coś jeszcze. Co tym razem? Kolejny pluszak? Nie, ale to coś osobistego. Dawno temu, jak tutaj przybyłem, miałem porządnego baseballa i rodowe inekskrymable. Inekskrymable? Podnieś. Niestety kiedyś sprzedałem je, bo brakowało mi na piwo, a bejsbola ktoś mi zawinął. Zachowaj to dla siebie. A ja mam to odnaleźć. Tak, na starość robię się sentymentalny i chciałem odzyskać te rzeczy. To jak, zgadzasz się? Dobra, rozejrzę się za tym, jak znajdę czas. To świetnie, powodzenia w poszukiwaniu. Oczywiście oba mamy. Znalazłem twoje spodnie. Pokaż je. Cholera, to faktycznie... Ale zajebiste! I co, jak w nich wyglądam? No, inaczej. Będę je zakładał tylko na specjalne okazje, jak egzekucje, gwałty i takie tam. Dzięki, przyjacielu. Weź ten biber, naprawdę ma kopa. Dobra. Znalazłem baseball. Oddałem ten baseball. Pokaż go. Nie chciałbym być teraz... Baseball rozpierduchy. To się już więcej nie powtórzy. Mój kochany baseball. Sporo nim natłukłem głów. To były czasy. Dzięki, przyjacielu. Weź ten miód, to prawdziwa ambrozja. Nie mój problem. No i dobrze. Znalazłeś wszystkie moje rzeczy. Dziękuję, przyjacielu. Weź te piwa, w życiu lepszego nie piłem. Wypijmy za twoje zdrowie. Okej, dobra, fajnie. Troszeczkę nam się dziennik teraz ładnie skurczył, nie? Od razu lepiej. Powodzenia na szlaku, przyjacielu. Jasne, fajnie. Tak, mamy 10 punktów, a nawet 12. Idziemy to wydać w broń jednoręczną. Tylko nie wiem, gdzie jest nauczyciel. Chyba tutaj też jest jakiś nauczyciel. Mogłabym mu zapłacić w sumie bryłki. Odnaleźć pradawnych, starożytna arena, dziwne poszukiwania. Tak, nagrodę musimy. Może byśmy złego byli w stanie pokonać już. Tak w sumie. Nie wiem, możemy się udać w sumie do starego obozu, bo co my teraz mamy do roboty? No tak nie za bardzo coś. To możemy się przebiec do starego obozu, tam się skimniemy, nauczymy się walki bronią jednoręczną u Skatiego. I będzie fajnie bardzo, nie? W sensie trochę dużo dialogów, jak na mój gust. Chociaż nie i tak aż tak dużo, jak na początkowych odcinkach oczywiście i w ogóle bywając w obozach. To obóz łowców orków jest naprawdę mało dialogowy, trzeba przyznać. Już w obozie przemytników było tego dużo więcej. No cóż, F5 i lecimy.
Udało nam się wykonać zadanie dla siekacza, nawet dwa zadania. Udało nam się odnaleźć pęknięty kryształ, to też już jest coś. Udało nam się ogólnie dostać do obozu łowców orków. Czyli mamy już wszystkie poboczne obozy z głowy tak naprawdę. Już wszędzie byliśmy, wszędzie zrobiliśmy... No może nie wszędzie zrobiliśmy zadania, bo... Właśnie, przypomniało mi się, że ja miałam iść do fanatyków. A nie, już byłam u fanatyków, już oddałam pierścień. Dobra, czyli nie. Tam już mamy tylko zadanie z pradawnymi, więc to na razie nie. Ciekawi mnie, czy ja teraz będę w stanie złego pokonać, bo nie wiem w sumie. Strażnik... Dobra, my idziemy... do Skatiego przede wszystkim. Nie wiesz przypadkiem, co się stało z Haldorem? Nic nie wiem. To dziwne, bo ostatnim razem widziano Haldora w swoim towarzystwie. Pewnie ktoś się przewidział. Tak, na pewno. Będę miał cię na oku, cwaniacku. Nie myśl sobie, że wszystko, co robisz, ujdzie ci na sucho. Mhm. Dobra, przeżyję to. Okej. A my teraz idziemy do Skatiego na szybciocha. Będziemy mieli teraz szermierza chyba. Jak dobrze pójdzie. Czyli Skati. Jednoręczna. I przeskakujemy próg punktowy. Jesteśmy szermierzem. Założymy sobie w takim razie broń. Jest nadzorcy, szept burzy. To jest na razie najlepsza broń, jaką możemy nosić. No nie ma lepszej. Czy możemy pobić wiadomo bliznę i wtedy też będziemy mieli lepszą broń. Ale dobra. Wiecie co? Może spróbujemy ze złym teraz, byśmy mogli w sumie. Tylko musimy się przespać do północy. Najlepiej u Diego się przekimać. Teraz też będziemy musieli dużo więcej wydawać, żeby broń jednoręczną sobie, wiecie, ogarnąć. Dobra, spróbujmy z tym złym. Jak my stoimy z czasem? No, całkiem nieźle. Możemy spróbować pokonać złego. Może się uda. Nie wiem, bo ostatnio cutscenka mi na to w ogóle nie pozwoliła, no nie? W sensie zły mnie od razu zabijał. I pytanie, czy teraz będzie tak samo? Wiecie, może po prostu gra mi powiedziała, że nie jestem dość silna, żeby się zbić ze złym. Także spróbujemy teraz. Najlepiej od razu chyba będzie pobiec do niego z orężem. Schowaj! Albo zrobić coś takiego. Zabrać mu wszystko. Łącznie z mieczem i on potem nie będzie w stanie mi nic zrobić, nie? To jest też bardzo dobra metoda, trzeba przyznać. Nawet mnie nie drasną. A będziemy mieli questa z głowy. Tak w sumie. W ogóle zły jest takim cieniasem? W sumie on jest tylko cieniem, to co ja chcę. My aktualnie jesteśmy strażnikiem z ciężką zbroją. Jeszcze dostaniesz za swoje, bękarcie! W końcu jesteś. Długo kazałeś na siebie czekać. To teraz powiesz mi wszystko, co wiesz o kruku i jego knowaniach. Tak myślisz? Bo widzisz, ja nie mam zamiaru niczego ci mówić. Kruk wyrwałby mi jaja razem z wątrobą, gdybym pisnął choć słówko. Jedynym problemem jesteś ty. Zadajesz za dużo pytań i za dużo wiesz. A taka wiedza bywa bardzo niebezpieczna. Czasami nawet śmiertelnie niebezpieczna. Serio? Wydaje mi się, że powinnam go zabić. Tak questowo się to rozwiązuje. On już nic nie ma. Ma dziwny zwój w środku. Dobrze, czyli pojawił mu się teraz po skrypcie dopiero. Dobrze, fajnie. To co, wracamy do Diego. Mamy też questa zrobionego w tym wypadku. Fajnie. W tej historii musi być jednak ziarno. Diego powinien być z nas dumny. Z jednej strony, a z drugiej no, zabiliśmy cienia, nie? Może być kłopotliwe. Diego, wstawaj. Spotkałem się ze złym. Niestety, wybrał śmierć niż współpracę. Dowiedziałeś się czegoś, zanim go zabiłeś? Wiem tylko, że za tą całą sprawą stoi Kruk. To bardzo niedobrze. Kruk jest niezwykle przebiegłym człowiekiem. Jeżeli chcesz znać moje zdanie, to Kruk jest dużo bardziej niebezpieczny niż Gomez. Niektórzy powiadają, że faktyczną władzę w starym obozie sprawuje właśnie Kruk. Masz coś jeszcze? Tylko ten dziwny zwój. Znalazłem go przy ciele złego, ale nie mogę go odczytać. Pokaż to.
Rzeczywiście, dziwny ten papier. Pogadę z jakimś magiem. Może ktoś z nich zdoła odczytać te dziwne symbole i znaki. Wróć do mnie, jak dowiesz się czegoś więcej. Tak, i tutaj nam się chwilowo zadanie zamyka, bo okazuje się, że tymi magami, którzy mogą to odczytać, są tylko wyłącznie pradawni, także... No, na razie musi zostać tak, jak zostaje, czyli tak, jak jest. A my co? Alchemik, zadanie nie do ruszenia, pomoc do jego nie do ruszenia, zaginie strasznie nie do ruszenia. Dziwne poszukiwania, musimy przyjść za parę dni. Kowal, no na razie się kowalstwa nie mam zamiaru uczyć. Obóz przemytników. No to muszę ten mieczyk znaleźć, nie? Nie wiem, gdzie on jest. Naprawdę nie wiem. Zastanawiam się, czy go nie scheatować i po prostu nie wyrzucić sobie pieniędzy. Jakby wartości tego miecza. Starożytna arena mamy do zrobienia. Obóz strażników to jest Melkor. Tajemniczy eremita to są Chromaniny. Pradawni. Tak, to musimy poczekać. Plan ucieczki. Do Saturasa możemy się udać. Nowy almanach, łowcy orków. Dobra. To wiecie co? Pobiegniemy jeszcze na szybko do nowego obozu teraz. I będziemy mogli też oddać Saturasowi almanach. Przycięłabym wam to wszystko, to bieganie teraz, ale w sumie mogę sobie porozmawiać w tym czasie. Ogólnie wydaje mi się, że już jesteśmy całkiem silni. W ogóle twardzeń się nam przyda, więc go zbiorę. Wydaje mi się, że jesteśmy już całkiem silni. Wkurza mnie tylko fakt, że jakby no, gra od nas wymaga, żebyśmy, wiecie, zajmowali się orkami. A prawda jest taka, że no, oni są naprawdę trudnymi przeciwnikami dla nas. W sensie, ja wiem, że Mroczne Tajemnice mają podbitą troszeczkę trudność. Ale kurczę, to jest troszeczkę takie, no, niezbyt dobre. W ogóle muszę jeszcze też sprawdzić przy okazji, jak idziemy do nowego obozu, czy tego miecza nie sprzedałam na przykład Silasowi. W ogóle byłam pewna, że te miecze ze zbrojowni to ja wszystkie mam. Dziwię się, że tego nie. Chyba, że on tam dalej w tej zbrojowni leży. Kurde, nie wiem, naprawdę. Sprawa jest na tyle dziwna, że nie pamiętam bardzo kompletnie, co z tym mieczem zrobiłam. Ale na 1000% ja ten miecz zebrałam i nawet chyba go używałam przez jakiś czas. A potem co się z nim stało, nie mam pojęcia. Potem chyba wymieniliśmy sobie na na szept burzy właśnie. Byłam bardzo zdziwiona, że okazało się, że ja tego miecza po prostu nie mam. Cholernie dziwne. No cóż, tak bywa. Okej, akurat dobiegliśmy do nowego obozu, więc na szybko teraz pobiegniemy jeszcze do Saturasa. Oddamy mu to, co dostaliśmy od Gardara. I będzie dobrze, już fajnie. I będziemy mogli dalej ruszać wszystko. Potem tego się przekimamy troszeczkę, żeby ruszyć sprawę pradawnych. Chociaż tak jak mówię, no... Nie wiem sama. Bo te ziemie orków to tak... Teraz gra sama na nas wymusiła to, więc było to całkiem okej. Wolę, jak gra na nas coś wymusza, niż wiecie, jak idziemy tak po prostu i okazuje się, że to jest potem nie ten, nie chronologiczne jakieś. Cześć, Saturas. Witaj. Odzyskałem almanach. To wspaniale. Pokaż mi tę księgę. Tak, wszystko jest w porządku. Jest co prawda trochę wybudzona, ale wszystko da się z niej odczytać. Czyli jednak jest jeszcze szansa na naładowanie kamieni? Tak, oczywiście, almanach bez kamieni uliskujących jest dla nas bezużyteczny. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę.
Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Okej, okay, fajnie. Tak, czyli w kolejnym odcinku fabularnie mamy szukanie kamieni ogniskujących. Riordian miksturki ma mi dać. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Tak. Czy my dostaliśmy jakieś mikstury stałe? Eliksir zwinności może być. I eliksir siły też może być. Nie pogardzę. Szczególnie, że siła nie ma progów punktowych, z tego co zauważyłam. I co, moi drodzy, wydaje mi się, że tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji i do komentarza po sobie. Ja będę zaraz montować dla was ten materiał, żeby był na jutro. W sensie dla was jakby na jutro. W sensie ja nagrywam dzień wcześniej, no tak to bywa. I co? I mamy parę tych zadań, troszeczkę jest do roboty. Nie wiem, czy od razu kamienie ogniskujące, czy te poboczniaki jakoś tutaj ruszyć niektóre. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chwilowo dzięki i do usłyszenia. Cześć!